7 czerwca rozpoczną się szczepienia nastolatków w wieku od 12 do 15 lat. Europejska Agencja Leków oraz Rada Medyczna przy premierze wydały pozytywne rekomendacje co do szczepień młodszej grupy wiekowej. W Polsce takich osób jest ponad 2,5 miliona. Ustaliliśmy, że na razie wszystkie dzieci będą szczepiły się tak jak dotychczas wszyscy pacjenci w punktach szczepień populacyjnych i w punktach szczepień powszechnych. Tych wszystkich formach szczepień, które są realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień. Natomiast na razie nie rozpoczniemy przed wakacjami szczepień w szkołach. Rozpoczniemy je od września. Wiadomo już, że dzieci będą otrzymywały preparat firmy Pfizer. O tym, że warto zaszczepić swoje dziecko, przekonuje doktor nauk medycznych Maciej Hamankiewicz, były prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Szczepionki są bezpieczniejsze zdecydowanie od przebytej choroby i warto jest szczepić w szczególności te osoby, które mogą być wektorami zakażenia, mimo że same tak naprawdę aż tak ciężko nie przychodzą, czy niewiele z tych osób przechodzi, bo wiadomo, że młode osoby przechodzą to bezobjawowo lub z niewielkimi objawami. Masowe szczepienia ruszyły dziś w niektórych zakładach pracy. Szczepić mogą się już górnicy z Polskiej Grupy Górniczej. Pierwsze preparaty przyjęli dziś pracownicy kopalni Ziemowit w Lędzinach. Dzisiaj pierwszy dzień, 10 punktów, ponad 7 tysięcy osób, które się zgłosiło, ponad 2 tysiące członków rodzin. Problemy mają z kolei punkty powszechne szczepień w wielu miastach województwa śląskiego. Ten punkt w dzielnicy Katowic i Janowie dzisiaj stał pusty. Powód? Brak szczepionek. Działalność ma wznowić jutro, a zainteresowanie jest spore. Nie dzisiaj jest taki martwy dzień, natomiast no są dni, gdzie zainteresowanie tymi szczepionkami jest zdecydowanie większe. Zbliżają się terminy w ogóle drugich dawek Moderny, więc no tam są takie dni, że mamy po 800 osób. Podobnie jest w Sosnowcu. Musieliśmy na kilka dni wyłączyć nasz punkt szczepień masowych ze względu na brak szczepionek, pomimo że ich zamawialiśmy dużo, dużo więcej. Otrzymaliśmy dużo mniej, na to niestety wpływu nie mamy. Do tej pory w kraju wykonano ponad 20 milionów szczepień, z czego pierwszą dawkę otrzymało 13,7 miliona Polaków. Dokładnie pół roku po otwarciu rozpoczął się demontaż szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Przez 6 miesięcy dla pacjentów zakażonych koronawirusem było tu zabezpieczonych 500 łóżek, choć w żadnym momencie nie leczyło się tu aż tyle osób. W miarę potrzeb uruchamiane były kolejne moduły. Na szczęście dwa ostatnie moduły nie trzeba było uruchamiać. W szczytowym momencie pandemii blisko 300 pacjentów tutaj się znajdowało. Blisko 300 również znalazło pomoc i opiekę pod respiratorami, bo tylu też pacjentów wymagało dostępu do respiratora, a łącznie tutaj w tym szpitalu leczonych było ponad 1300 osób. Z których 300 zmarło? Ostatnich 5 pacjentów opuściło szpital tymczasowy we wtorek 31 maja. 3 z nich wróciło do domu, a pozostałe 2 osoby, które oddychały za pomocą respiratorów, zostały przetransportowane do szpitala MSWiA w Katowicach. To właśnie ta placówka organizowała i nadzorowała pracę szpitala tymczasowego w MCK. Wobec tej choroby, stawiając czoła koronawirusowi, ta praca była ciężka, ponieważ w kombinezonach, w strojach zabezpieczających każdy ruch, każda czynność sprawiała większe trudności aniżeli normalnie. Czyli powiedzmy proste zabiegi, które dla lekarza czy pielęgniarki są proste w normalnych warunkach, tutaj w tych zabezpieczeniach są zdecydowanie trudniejsze. Także można określić praca trudna, ciężka, no ale niestety konieczna. Po opuszczeniu szpitala przez ostatnich pacjentów cała jego powierzchnia została zdezynfekowana. Likwidacja ma potrwać do końca czerwca, a część sprzętu trafi do innych, wciąż jeszcze covidowych placówek w województwie. Pozostały sprzęt zostanie zmagazynowany w razie, gdyby zaistniała konieczność ponownej organizacji szpitali tymczasowych. Taki scenariusz też trzeba brać pod uwagę. Na 4 miesiące przed planowanym terminem zakończyła się budowa nowego lodowiska w Bytomiu. To jest jeden z najlepszych obiektów w Polsce, a jeden z lepszych w Europie. Szczególnie jeśli chodzi o funkcjonalność, konstrukcję, bo to też pierwsza tego typu konstrukcja. No a mieszkańcy są dumni, jak i ja jestem dumny, bo to najlepsza inwestycja w XXI wieku, jaka została wykonana w Bytomiu. Na trybunach lodowiska będzie mogło zasiąść ponad 1000 kibiców. Jest tu strefa VIP i punkty gastronomiczne. Konstrukcja dachu wykonana została z drewna klejonego. Największym wyzwaniem na pewno była istniejąca płyta.
To jest jedyny element, ta płyta mrożeniowa została po stodole starej i musieliśmy działać wokół niej ciągle. W zimie między 2019 a 2020 trwały treningi młodzieżowe, więc tutaj też było wyzwanie pod względem budowlanym, aby tutaj działać wokół, a nic ponad taflą dla bezpieczeństwa. Do dyspozycji hokeistów jest 11 szatni z węzłami sanitarnymi dla prawie 360 zawodników, treningowa sala gimnastyczna, siłownia oraz miejsce odnowy biologicznej. Ważnym punktem w hali lodowiska jest izba pamięci poświęcona Polonii Bytom. Można podziwiać tam puchary zdobyte przez klub i poczytać o jego historii. W Bytomiu tradycje hokejowe bardzo są zakorzenione, już jesteśmy sześciokrotnym mistrzem Polski, więc tutaj Bytom hokejem słynie, dlatego tutaj to lodowisko jest nam bardzo było potrzebne, żeby stworzyć warunki do dalszego rozwoju. Przez najbliższy tydzień mieszkańcy będą mogli nieodpłatnie zwiedzać obiekt z przewodnikiem po wcześniejszej rezerwacji na stronie OSIR Bytom. W ramach dni otwartych bezpłatnie będzie można też skorzystać ze ślizgawki. Budowa lodowiska kosztowała ponad 40 milionów złotych, z czego 15 milionów to dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Sosnowiec sprawdzi, czy nocne kursy tramwaju można zastąpić busem. Od 1 lipca z nocnego rozkładu zniknie 6 połączeń linii numer 27. W zamian będzie jeździł bus, którego mieszkańcy zamówią za pomocą aplikacji lub telefonicznie. Dostaną informację, o której ten bus pod nich podjedzie i bezpiecznie będą mogli do niego wsiąść i dojechać w miejsce, w którym chcą wysiąść na linii tramwaju, które będzie zastąpione. Tam, gdzie jest to możliwe, bus będzie się zatrzymywał na przystankach tramwajowych. W pozostałych przypadkach stanie na tzw. przystankach wirtualnych. Techniczną obsługą połączenia zajmuje się prywatna firma. Jednocześnie busem będzie mogło podróżować 9 osób. Żadna z osób, która zamawia tą usługę, nie jest anonimowa, ponieważ ona musi się zarejestrować, czy w aplikacji, czy zamawiając przejazd przez telefon, musi podać swoje dane. Powodem zmian w nocnej komunikacji w Sosnowcu są pieniądze. Miesięczny koszt utrzymania nocnych kursów tramwaju linii 27 wynosi 100 tysięcy złotych, a według wstępnych wyliczeń bus ma kosztować tylko 25 tysięcy. Jest znikoma liczba tych pasażerów. Jeżdżą ludzie, aczkolwiek nie są to napełnienia takie, które sprawiałyby, że ta linia w tych godzinach jest opłacalna. Jeśli eksperyment w Sosnowcu się sprawdzi, może zostać rozszerzony na kolejne miasta. Nie jest bowiem tajemnicą, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia szuka oszczędności w finansowaniu komunikacji publicznej, a akurat kursowanie tramwajów jest najdroższe. To jest próba znalezienia kompromisu pomiędzy właśnie kosztami transportu nocnego, a zapewnieniem mieszkańcom swobodnego przejazdu również w nocy. Jest to pilotaż. Eksperyment w Sosnowcu startuje w nocy z 30 czerwca na 1 lipca i potrwa do końca roku. Przez ten czas pasażerowie za przejazd busem nie będą musieli płacić. Wracają koncerty na otwartym powietrzu. Od 4 czerwca możliwe będzie organizowanie ich z udziałem publiczności, choć z limitem do 250 osób. Wiadomo już, że w wakacje odbędą się znane na Śląsku festiwale. W Mysłowicach, w tym kościele ewangelickim, odbędzie się kolejna edycja Alterfestu. Alterfest planowo ma się odbyć 23 i 24 lipca i tego terminu kurczowo się trzymamy i go absolutnie nie puścimy. A jeżeli chodzi o to, co pojawi się lub kto pojawi się na Alterfeście, no to znowu będziemy mogli usłyszeć najważniejszych przedstawicieli polskiej muzyki alternatywnej, zespół Kamp, Paulinę Przybysz, zespół Waluś Kraksa Kryzys, czy też grupę Bluszcz. Do swojej imprezy szykują się także organizatorzy Tauron Nowa Muzyka. Wśród tegorocznych artystów są m.in. Gus Gus czy Syny. My tak naprawdę będziemy wiedzieli, dla ilu osób ten festiwal organizujemy, ile będzie scen, to będziemy wiedzieli, myślę, pod koniec czerwca, ale festiwal się odbędzie w ostatni weekend lipca, tak jak zawsze 4 dni. Niektóre festiwale przenoszone są z kolei na przyszły rok. Tak jest m.in. w przypadku gdyńskiego Open Air Festival. Wprawdzie w Dniu Dziecka to oczywiście dzieci są w centrum uwagi, ale to także święto rodziców. Człowiek zaczyna myśleć nie tylko o sobie, nie decyduje tylko o sobie, tylko także o tych istotkach. No dzieci są w tym momencie już najważniejsze. Nic innego się nie liczy, tylko dzieci, żeby miały dobrze, żeby były szczęśliwe. A najczęściej, jak same mówią, są szczęśliwe, kiedy rodzice pozwalają im robić rzeczy, na które mają ochotę. O, na dużo rzeczy można długo wymieniać. Na telewizor, na wyjście sam z zegarkiem, na wyjście do sklepu, po bułki, nie, dużo bardzo.
Ale w słowniku rodzica słowo tak często przegrywa ze słowem nie. Dzieciom trudno to zrozumieć. No jestem dzieckiem i czasami się dziecko wkurza, jak na coś mu coś się nie pozwala, ale tak to ich bardzo kocham i no fajne rzeczy mi pozwalają. Bo dzieci lubią się bawić po swojemu, według własnych zasad. Ja lubię grać i też czasami się bawić, ale nie tak za bardzo. Lubię się też bawić autami i pociągami. Dziecięca wyobraźnia nie zna granic i jak mówią rodzice, nie jest to tylko tak, że to oni mogą nauczyć czegoś swoje dzieci. Dzieci przez to, w jaki sposób postrzegają świat, niesamowicie inspirują dorosłych i pokazują, że można to wszystko rozumieć na zupełnie inny i bardzo prosty sposób. I ten prosty sposób w oczach dorosłego jest niesamowity. Podobnie jak niesamowite są dzieci, każde na swój sposób.